I między innymi była taka gra Lecące klocki. Tetris to się nazywało, potem przestrzenną zrobili. Kolega w pracy był genialny, to naprawdę był taki refleks miał, że ja chciałem go dogonić, a też byłem zawsze taki sprawny ruchowo, więc mówię, no to 5 minut poćwiczę. Gdzie tam? Nie udało mi się, to jeszcze pięć. I nagle patrzę, no kurczę, facet dorosły i mu tam godzina ucieka nagle. Jest nasze miejsce. Panowie, ale to jest dopiero kawałek wstępu. Bo teraz powiedzmy, no to już jest duży kawałek wstępu, tak? Czyli mamy osobiście rosnąć, podsumowując, i mamy budować relacje, do których się nie nadajemy, ale musimy się jakoś trudzić, żeby te relacje tworzyć. Oczywiście najprostszą receptę daje kardynał Stefan Wyszyński, mówiąc zdanie, ludziom mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. Ofiarujmy czas żonie, dzieciom. I to się tam zagospodaruje. Nawet jak będziemy nieudolnie ten czas ofiarowywać. Ostatnio miałem taką konferencję ojcowską, ona jest nagrana częściowo na takiej płytce, dwupłytkowa, takie opakowanie granatowo-czarne, takie ciemne. I po tym spotkaniu prezes stowarzyszenia, który mnie tam zaprosił, wyszedł na scenę. No taka grupa większa niż tutaj, duża, większa sala. Wyszedł na scenę, chciał podziękować za spotkanie i nie mógł, bo płakał. I mówił jedno zdanie przez 3 minuty, a w końcu to zdanie skończyło się na tym, że powiedział, że jak byłem tam jakimś tam chłopcem, tata mi ulepił delfinka z plasteliny. I to był najwspanialszy delfin na świecie. To zdanie mówił w 15 kawałkach. Tata nie musiał, nie musiał być żadnym geniuszem, może to nie był artystyczny delfin, ale to był najpiękniejszy. On poświęcił dziecku czas, był z dzieckiem i mu z plasteliny delfinka ulepił. Inny ojciec porządkuje rzeczy po śmierci, autor książki ojcowskiej, Amerykanin, po śmierci ojca porządkuje rzeczy swojego ojca, papiery porządkuje, znajduje pamiętnik, zdumiony, mówi, nie wiedział, że ojciec pamiętnik. Rzucił się na ten pamiętnik, bo chciał znaleźć najważniejszy dzień w życiu, który zadecydował o całej jego relacji z ojcem. Znalazł i przeczytał. Byłem z Gordonem na rybach. Kompletnie stracony czas. Traćmy czas z żoną. Traćmy czas z dziećmi. I nie musimy wymyślać genialności. Nie wymyśl, ale bądźmy z nimi i to na pewno zaowocuje miłością. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest niezbędna, choćby bardzo krótko, ale muszę to powiedzieć. Mianowicie mężczyzna dobrze funkcjonuje wtedy, kiedy ma biznesplan. Najlepiej w punktach. Wtedy idzie jak burza. Większość żon tu obecnych panów zrobiła ten błąd. Kiedyś na początku małżeństwa puściła męża do sklepu i powiedziała, kup coś do jedzenia. Oczywiście efekty były śmieszne. Ja do dziś wspominam takie pierwotne zachowania z naszego małżeństwa, takie scenki, ale potem było coraz precyzyjniej. Mąka. Ale potem już było mąka wrocławska, bo 10 kilo krupczatki trudno potem zużyć, prawda? I tak dalej. Potem było kilogram, 2-5 puszek tego. Coraz precyzyjniejsze i mężczyzna wchodzi jak burza po sklepie, robi zakupy 4 razy szybciej od żony, może nie znajdzie czegoś o 2 grosze tańszego, ale łącznie jego czas jest cenniejszy niż te 2 grosze, które przez godzinę ona szukania po półkach by zaoszczędziła, prawda? I załatwia, bo ma biznesplan. Inna rzecz tak na marginesie, w zupełnie innym celu wchodzi mężczyzna i kobieta do sklepu, tak? Mężczyzna wchodzi, żeby kupić, kobieta, żeby kupować. I dlatego tak ciężko nam jest być żoną w sklepie. Ja już mam takie swoje powiedzenie, kochanie, jak długo w tym muzeum jeszcze będziemy, prawda? No ale to też trzeba wkalkulować w koszty. Jeżeli wprowadzimy do tego odrobinę uśmiechu, odrobinę dystansu, to jak to mówią, idzie przeżyć, tak? A będziemy patrzyli, że przecież tak się nie robi, bo żaden mężczyzna by tak nie kupował, no to się będziemy złościć na siebie. No dobra, i teraz co z tym biznesplanem? To jest, chodzi mi o wizję męskości. Fałszywych wizji, powiedziałem, nie będę omawiał tych wszystkich Piotrusiów, panów, singielków, macho i innych. Zostawmy, ale świat takimi nas podsyca.
wizja męskości, prawdziwej męskości w Polsce została bardzo podważona. Nie zniszczona, ale bardzo podważona. Byliśmy krajem w Europie jedynym, w którym tak szanowano kobietę. Tylko w Polsce całowano kobietę w rękę. Podawano rękę przy wysiadaniu z powozu, pomagano przy ubieraniu, pomagano przy stole i tak dalej, i tak dalej. Całe rytuały, i ludzie się śmieją, a tam rytuały, puste gesty. Nie gardźmy pustymi gestami, bo puste gesty się uwewnętrzniają. Zewnętrzne gesty się uwewnętrzniają. Gdyby w Polsce nadal mężczyźni całowali kobietę w rękę, przepuszczali w drzwiach, ustępowali miejsca, to prawdziwe, głębokie relacje damsko-męskie byłyby dużo piękniejsze niż są. Wkradło się chamstwo, ordynarna mowa, brak szacunku i tak dalej. To nie jest bez znaczenia. Kobiety to intuicyjnie czują, że to nie jest bez znaczenia, ale nie potrafią namyślnie tego przekazać. A my tym pogardzamy, bo tam co za konwenans, co się liczą. Okazuje się, że się liczą. I w naszym kraju mężczyźni byli niszczeni systematycznie przez zaborców. My tam słyszeliśmy o dwóch powstaniach, ale przecież tych powstań, przygotowywanych powstań była cała masa. Co chwilę aresztowano najlepszych synów. Mordowano, wieszano, wysyłano na Sybir. Najlepsi mężczyźni byli selekcjonowani przez 123 lata. Ginęli na polu walki, ale też ginęli w więzieniach na Syberii. A to, co się stało w czasie II wojny światowej, to żaden naród w Europie tego nie przeżył. Popatrzmy, jest coś z Wielkopolski? Jakie miasteczka? Kalisz, Ostrów. To jeszcze bardziej byśmy musieli przejść na drugą stronę granicy, do Wartegał. Kościan, gdzieś tam Leszno. W każdej miejscowości, nie wiem, czy w Kaliszu jest, ale w Ostrowie, w Lesznie, w Górniku, pod Poznaniem, cały ciąg miasteczek, w każdym, na ratuszu, na jakimś obelisku, tablica pomordowanych we wrześniu 1939 roku. Kogo? Najlepsi synowie tej ziemi, burmistrz, rajcy, i tam lekarze, nauczyciele. Selektywnie wybrani mężczyźni, najlepsi, niszczeni programowo. Kapłani, sami mężczyźni. Oficerowie. Nie wiadomo do dziś, ile tych tysięcy zginęło. Tam jeszcze listy są ukrywane nadal. Jedna kobieta była. Janina Lewandowska, córka generała, tak, pułkownik lotnictwa. Reszta mężczyźni. Profesorowie wyższych uczelni. Praktycznie wyłącznie mężczyźni. Policja. Kolejarze, szanowany zawód. Już nie licząc na frontach. Mężczyźni, mężczyźni, mężczyźni. Od góry najlepsi, selektywnie niszczeni, programowo. Skończyła się wojna. Podstawowy punkt sowiecki – złamać mężczyzn. Oczywiście, że Sowieci do dziś mają kompleks Polaka. O hołdzie pruskim wszyscy się uczyliśmy w szkole. A o hołdzie ruskim do dziś się dzieci nie uczą. A obraz Matejki, hołd ruski, leży zwinięty, gnijący gdzieś w muzeach, w podziemiach Muzeum Narodowego. Bo wielki brat by sobie nie życzył, żeby coś takiego pokazać światu. Mają kompleks Polaków. Chcieli zniszczyć. I te wszystkie miliony mężczyzn podpisywało deklarację partyjną, w której pisało, że nie wierzy w Boga. I o to chodziło, żeby mógł sobie chodzić do kościoła, żeby złamać. I to się niestety w dużej mierze udało. Dlaczego to mówię? Nie dlatego, żeby siebie i każdego z nas usprawiedliwić, żeby pokazać, że odbudowa nie może się odbyć bez bólu. Musi się coś prawdziwego dokonać, żebyśmy w tej męskości powstali. Nie jest prawdą, bo komuniści, tacy postkomuniści by chcieli, że wszyscy byli umoczeni, wszyscy... Nie, nieprawda. Znałem wielu ludzi, którzy całe życie cierpieli i nigdy nie dali się złamać. Mój ojciec może tam w więzieniu nie był, ciężko nie był, ale całe życie był prześladowany za to, że deklaracji partyjnej nie podpisał, tak? Koledzy magistrowie byli profesorami, jego przełożonymi, w Instytucie Naukowym pracował. On miał doktorat, miał habilitację, nigdy nie został profesorem. Jestem z tego dumny. Mówili, że cicho, no nie wygłupiaj się, tylko podpiszesz deklarację. Przecież to nic, to tylko taki papier. Natychmiast będzie... Nie! I w związku z tym nigdy nie miał stanowisk, nigdy nie miał pieniędzy, zawsze rodzina skromniutko żyła. I jestem dumny z tego. Znałem gościa, który przez całe życie, na przełomie 70-80 umarł. Nie pamiętam dokładnie. Dowódca AK miasta Ostrów. Tak, w Wielkopolsce była partyzantka.
Tylko historia o tym milczy, dlatego że żadnych komunistycznych partyzantek nie udało się osadzić, bo był taki reżim na terenie Wartegau był. Że tam było po prostu wszystkie tam sowieckie, prosowieckie były natychmiast wyłapywane i niszczone. AK działało, nawet wyroki śmierci wykonywali rękoma Niemców. Całe scenariusze tworzyli z otwartą niebą, chłopak siedziałem słuchając pana Stanisława, jak opowiadał. Scenariusze, żeby Niemcy sami skazali, kompromitowali najgorszych Niemców w oczach Niemców, prawda? Albo na front wschodni, no to było równe wyrokowi śmierci praktycznie wysyłali, albo nawet wykonywali wyroki czasem. I teraz, i on przez 30 ileś lat miał jedną nieustającą propozycję pracy. Współpraca z UB. Jako chłopak wcześniej nie rozumiałem, na co 4 lata, jak były wybory, o 22 podjeżdżała suka milicyjna, bo tak to było. I on, skuty, został wyprowadzony przez kilku milicjantów, jak zbrodniarz, a on im wręczał 30-40 stron maszynopisu, dlaczego nie będzie uczestniczył w farsie wyborczej. Niezłomny do końca. A żył z tego, że pisał artykuły, no ale to były czcionki, to nie było komputerów. Czcionka była znana, jego maszyny. Żadna redakcja nie miała prawa przyjąć jego artykułów. Więc jeździł po Polsce, rozwoził po znajomych, znajomi przepisywali te artykuły na swoich maszynach i dawali do redakcji, on z tego siebie żonę i syna utrzymywał. Prawda? I jak zmarł, to nawet go nie wolno było pochować na kwaterze AK. W Poznaniu jest na cmentarzu Joniukowskim kwatera żołnierza AK. Nie! Tak daleko sięgały te macki, tak? A teraz jak się odbiera przywileje, jakieś gigantyczne emerytury, to tym ubekom wszystkim, którzy wykonawcami tego, to jakieś straszliwe protesty. Kto to protestuje? Ujawniają jednoznacznie swoje prominencje, swoje koligacje i tak dalej. Oczywiście próbuje się to mydlić oczy ludziom. Więc jesteśmy narodem potwornie zranionym. To chciałem powiedzieć, ale po to, żebyśmy powiedzieli, to w takim razie my się musimy potwornie zmobilizować, żeby z tego powstać. I przecież cuda się dzieją na naszych oczach. Takiego narodu, tak zniszczonego, Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, nieznana postać, niesamowita, arcybiskup Baraniak, Wyszyński internowany, Baraniak aresztowany, torturowany. We wszystkich krajach socjalistycznych co robiono? Internowano prymasa, aresztowano sekretarza i torturami zmuszali do zeznań przeciwko prymasowi. I w jednym kraju to się nie udało. W Polsce. Tylko w Polsce to się nie udało. Ani słowa Baraniak nie powiedział na Wyszyńskiego. Prawda? Święta postać. Miałem okazję go widzieć kilka razy w życiu. Więc wyrośli tam, wyrósł popiełuszko, wyrośli genialni synowie z tej udręczonej ziemi, ale my musimy, może gdzieś tam przez pamięć tych ojców sprzed setek lat, naprawdę powstać, bo jesteśmy naruszeni. Męskość w Polsce została naruszona i to się nie odmieni bez radykalnego jakiegoś postanowienia osobistego, bo to nie jest tak, że my teraz zmienimy wszystkich mężczyzn w Polsce. Mi brzęczy w uszach zdanie papieża Benedykta. Byliśmy z żoną w Meksyku na kongresie rodzin, to był chyba styczeń 2008 rok. Benedykt i lekarze go nie puścili, bo to jest 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, bali się o jego serce, więc on tylko przez telebim wygłosił homilię na kończącej mszę i błogosławieństwo łączami satelitarnymi przekazał. I zakończył całą swoją wypowiedź zdaniem takim. Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. I to zdanie od 8 lat mi w uszach raz po raz wraca. Jeżeli chcesz, żeby się ojcostwo, żeby męskość w świecie się zmieniła, to zmień siebie w pierwszej kolejności na lepszego faceta. I teraz te wytyczne, te punkty, które biznesplanu punkty, to opracował Jan Paweł II po synodzie o rodzinie w 80 roku, wydana adhortacja Familiaris Consortio, 1981 rok, 22 listopada. Minęło 35 lat. A my ciągle tym nie żyjemy. Raz na kazaniu słyszałem ten fragment adhortacji w wykonaniu, wypowiedziane przez arcybiskupa poznańskiego, Stanisława Gąteckiego, przewodniczącego Episkopatu Polski na pielgrzymce mężczyzn do Tulec. Powiedział te 4 zdania określające funkcję mężczyzny
mężczyzny, męża, ojca. Zanim te zdania wypowiem, to jest jeszcze jedno zdanie wprowadzające. Mężczyzna jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Czyli my, mężczyźni, mamy pilnować, żeby wszyscy w naszej rodzinie wzrastali. Mówiąc górnolotnie, do świętości, no bo takie jest wezwanie. To ja mam tego pilnować. Jak żałośnie w tym wygląda mężczyzna, który mówi, że nie będzie żonie przeszkadzał w wychowaniu religijnym dzieci. On ma być wzorcem, on ma pociągać. On ma warunki stwarzać i pilnować. I tu dla nas, panowie, na pocieszenie, jest mnóstwo badań teraz na temat ojcostwa. Wszystkie wskaźniki zagubienia młodych ludzi w świecie i zagubienia w seksie, w narkotykach, alkoholu, w sektach, zagubienie poczucia tożsamości płciowej. Ciekawe i u dziewcząt, i u chłopców. Te wszystkie odchyłki homoseksualne i tak dalej. Wszystko pierwszym czynnikiem chroniącym jest dobra relacja z przyzwoitym ojcem. To jest dla nas też niesamowite wyzwanie. Nie ma silniejszego narzędzia chroniącego dzieci przed zagubieniem, jak dobra relacja z przyzwoitym ojcem. I teraz w tym świetle to, co powiedziałem o relacjach miłości, mąż, żona, dzieci, rodzice i inni ludzie, nabiera jeszcze nowego wymiaru. Że relacja z dziećmi, nasza męska, nie żony, jest najskuteczniejszym sposobem uchronienia dzieci przed zagubieniem. A jak są dzieci narażone, to wszyscy wiemy. A w tym świecie, w którym tu żyjecie, są jeszcze bardziej narażone niż w Polsce. Nie oszukujmy się. Prawda? Zwłaszcza jak dzieci wchodzą w wiek szkolny, zaczynają się jatki. Relacja dobra z przyzwoitym ojcem potrafi dziecko w każdych warunkach ochronić. No dobra, a więc mężczyzna ma pilnować ładu, żeby wszystko zmierzało w dobrą stronę. I to potwierdza. Jak mężczyzna, jeszcze jako ciekawostkę powiem, jak się w rodzinie ateistów nawraca mężczyzna, może najpierw kobieta. Jak się nawraca kobieta w rodzinie ateistów, to pociąga za sobą między 7 a 14% członków rodziny. Jak w rodzinie ateistów nawraca się mężczyzna, pociąga za sobą 94% członków rodziny. Tak. Takie jest przełożenie. Taka jest rola faceta w rodzinie. I teraz, jakież to funkcje, poprzez co ma pilnować z tego ładu, że wszyscy zmierzają, rozwijają się ku świętości? Poprzez cztery proste funkcje. Ja je tylko wymienię, a potem spytam gospodarzy, czy mamy jeszcze 3 minuty, czy już nie mamy. Tak? Okej. Okay. Wracajcie go do tego pana, tak? Otóż pierwsza funkcja, ja tylko wymienię, ale słuchajcie, to jest niesamowita, w tym jest no, waga tego wszystkiego, nawet tej kolejności. Pierwsza funkcja, odpowiedzialność za życie poczęte, nie komentuję tego. Druga funkcja, udział w wychowaniu, wspólnie z żoną, udział w wychowaniu. Trzecia dopiero wymieniona funkcja, to jest praca zawodowa i po przecinku zaraz dopisane, służąca rodzinie, a nie niszcząca ją. Nie każda praca zawodowa. Praca ma być podporządkowana rodzinie, a nie praca dla pracy. I wreszcie czwarta funkcja, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Gdybyśmy ten czwarty punkt minimalnie zmodyfikowali, powiedzieli przykład dojrzałej postawy człowieczej, ogólnej, to mamy wzorzec męskości dla wszystkich mężczyzn na świecie, bez wyjątku. Wierzących, niewierzących, wszystkich. Proszę zobaczyć, pierwsze odpowiedzialne to jest odpowiedzialność za życie poczęte. Gdybyśmy tak chwilę pomarzyli, że mężczyzna, no żeby być odpowiedzialnym, to musi zapanować rozumem i wolą. Czyli jest włada sobą, panuje nad swoją seksualnością i dysponuje ją w kierunku dobra. Nie w kierunku cudzołóstwa, tylko w kierunku dobra. Używa, uruchamia cały proces napięcie, podniecenie, działania seksualne wtedy i tylko wtedy, kiedy jest to pożyteczne dla niego i jego rodziny. A nie uruchamia wtedy, kiedy jest nim. Czyli staje się panem tej sfery i on przyjmuje pieczę nad tym, że odpowiedzialność bierze za życie poczęte. Ile żon cierpi, jak mąż mój, pamiętaj, żeś mi w ciąży nie zaszła. Mamy już dosyć dzieci. Następnemu nie pozwolę się urodzić. I tak dalej, i tak dalej. I ci mężowie żądają, żeby żona była ochotna do intymności, do współżycia seksualnego. Oczywiście bzdura. Co większość mężczyzn w Polsce, między 66-80% mężczyzn w Polsce przeżywa taki dramat, że oto proponuje żonie współżycie, ona mówi, ojej, znowu musisz
To wiesz, szybciutko, bo serial za chwilę. Jakby po pysku dostał. Oczywiście może niekoniecznie akurat w tej formie, ale wielu mężczyzn cierpi, bo widzi, że jak tylko wspomni o spróciu, to jest... O, jasno. To się z czegoś wzięło, panowie. To jest sam sobie osobny temat. A no to się wzięło z tego, że sfera seksualności w żonie nie rozwinęła się. Mężczyźnie rozwija się w sposób niejako automatyczny. Mężczyzna jest pobudzony seksualnie, nie znając kobiety. Mężczyzna wie, czym jest doznanie seksualne, nie znając kobiety. Nawet mimowolna reakcja na skutek jakichś tam obrazków, czegoś świat przecież robi to non-stop, żeby pobudzać dojrzewających chłopaków, żeby się nie mogli poukładać, tylko żeby właśnie burzyć. I zna przyjemność seksualną. Kobieta jest uśpiona. Powinna być, bo dzisiaj też już dziewczyny, problem samogwałtu, kiedyś wyłącznie chłopięcy, dzisiaj coraz więcej dziewczyn uprawia samogwałt, tak? Podpuszczone, że to jest takie fajne, bo to jest przyjemność. Bieda straszna. No ale w każdym razie kobieta pierwotnie powinna być uśpiona i ona w małżeństwie ma się otworzyć. A nie otworzy się na tą sferę, jak się będzie bała. Jak ją szantażujesz, jak się nie zgodzi na kolejne odgrywanie scen w filmie pornograficznym, to on ją zostawi, bo inna się zgodzi. Będzie ją straszył, że sobie pójdzie. Będzie ją straszył, że nie wiadomo czym jeszcze. Albo po prostu nie zadba o warunki. Nie zasłoni firanki. Panowie, nam się wydaje, że firankę trzeba zasłonić na parterze. No i trzeba, i dobrze. Na 30 piętrze, nad brzegiem morza, w hotelu najwyższym piętrze, gdzie w pobliżu nie ma lotniska. Jak żona powie w ostatniej chwili, wstań zasłonić firankę, to wstań zasłonić firankę. Mimo, że masz ochotę powiedzieć, że jest głupia. Dlaczego mam zasłonić? No wiesz, ktoś zajrzy. No przecież wiesz, że nikt nie zajrzy. Ale panowie, ważna rzecz. Lęk przed zasłoniętą firanką na parterze, racjonalny i całkowicie irracjonalny lęk przed niezasuniętą firanką na 30 piętrze powoduje identyczne skutki w kobiecie. Blokada przeżyć wyższych. Lęk blokuje wszystkie przeżycia. Wyobraźmy sobie, jesteśmy w Luwrze, Mona Lisa, podziwiamy, wchodzi wariat, odbezpiecza bombę, za chwilę zginiemy. A przewodnik mówi, proszę dalej kontemplować obraz. Nie ma takiej siły w człowieku, żeby przeżył cokolwiek wyższego, jak się boi, po prostu jak się boi. Oczywiście im lęk większy, tym większa blokada. Mężowie terroryzują żony. Nie w złej wierze. Oszukani. Złą bazę danych dostali. Terroryzują żony, zmuszając ją do współpracy w warunkach koszmarnych. Najpierw przed ślubem, potem w małżeństwie w koszmarnych warunkach. Nie dając gwarancji, nie biorąc odpowiedzialności na siebie za skutki i dziwią się, że żonę boli głowa na myśl o współżyciu. Kawałów o bólu głowy na myśl o współżyciu mógłbym co najmniej 10 powiedzieć, tak? Może jeden, bo już długo gadam, to chociaż tak dla rozluźnienia atmosfery, tak? Trzecia w nocy, żona smacznie śpi, mąż uszykował tackę, szklaneczkę z wodą, pigułeczkę od bólu głowy, dwa ciasteczka do zagryzienia. Przychodzi do żony, kochanie, na pewno cię strasznie boli głowa. A odwal się, żadna głowa mnie nie boli. A mam cię, prawda? Jeżeli są kawały, jest rzeczywistość. I tę rzeczywistość żony uciekającej od sfery intymnej wzięła się stąd, że my mężczyźni nie zagwarantowaliśmy jej poczucia bezpieczeństwa. A Jan Paweł II, papież, mówi odpowiedzialny za życie poczyny, że mężczyzna wziąłby do bólu odpowiedzialność, do końca. Nawet nie kazał jej liczyć do trzech, bo to powiedzmy, że ogrom lęku zdejmie się z kobiety, jeżeli ogarnie się sferę płodności, kobiety się boją dziecka często. Słusznie lub nie. Ale w każdym razie niektóre mówią, że to też warta uwaga, króciutka. Mówią, że proszę pana, ja się nie boję, bo ja łykam pigułki dobrej firmy. Drogie, bo drogie, ale dobre. Ja się naprawdę nie boję. A dlaczego pani łyka? Dla urody, dla zdrowia, dla kaprysu, dla fantazji? Nie poda pani żadnego racjonalnego powodu jak ten, że pani się boi, że się pocznie dziecko. Nie ma innego powodu. Mężczyźni tego jeszcze mniej rozumieją od kobiet. Czyli tak, ona w środku ma wtłamszony w siebie lęk i spotyka się z ukochanym mężem. I ich zbliżenie będzie psychicznym oddaleniem, bo ona jest zblokowana. Ona się nie przybliży do męża. Oni nie zbudują swojej więzi. Ile razy słyszeliście, jaki ten wstręty kościół się uwziął na tą biedną antykoncepcję, takie dobrodziejstwo, nienowoczesny, zaściankowy. No broni tego człowieka jak umie przed samą zagładą. Jakbyśmy już tak chcieli głębiej spojrzeć, to tam jest jeszcze jedna rzecz w skutkach antykoncepcja czy metody naturalne.
W antykoncepcji człowiek rezygnuje z decydowania o skutkach swojego działania. Jest w człowieku tak zwana potrzeba sterowania. Człowiek chce być panem skutków swojego działania. Jak coś robi, to chce wiedzieć, jakie będą tego skutki. Normalna potrzeba. U mężczyzn jest bardzo głęboko zakorzeniona. I teraz robię coś, współżycie, co jak pewnie większość z nas wie, kończyć się może poczęciem dziecka, tak? Ale ja nie biorę na siebie odpowiedzialność za ten skutek. Producent niech weźmie. Czyli ja wycofuję się z przejmowania coraz większych obszarów rozumem i wolą, czyli coraz większej wolności, coraz większej świętości, coraz większej szczęścia wewnętrznego. Wchodzę na pozycję, że rezygnuję. Wycofuję się. Degraduję siebie jako człowiek. Antykoncepcja ma niesamowite skutki duchowe również w człowieku. Natomiast metody naturalne nie są dobre, dlatego że są naturalne, tanie, skuteczne, czy jakieś, tylko one angażują rozum i wolę, czyli zmuszają człowieka do wysiłku. Człowiek zmuszony do użycia rozumu i woli rośnie. Nawet jakby o tym nie wiedział, nawet jakby tego nie chciał, nie zdałoby sobie z tego sprawy, to rośnie. Więc jest funkcja wychowawcza i antywychowawcza, takiego czy innego podejścia. Ale powiedzmy, że mąż nie każe żonie liczyć do trzech, bo ona się będzie bała, że źle policzyła. Sam liczy, sam ustala, sam rozpoznaje, nauczył się wszystkiego. Jest piąty dzień już po jajeczkowaniu, na pewno się dziecko nie pocznie. Mąż proponuje żonie współżycia, żona powie, no dobrze, a gdyby się poczęło? Ale wiesz, że się nie... No pewno, że wiem, no widzę. No to co? A gdyby się jednak poczęło? Panowie, to nas często przerasta. Kobieta po... Prawdziwy fakt. Kobieta po operacji nowotworowej, wywalona macica, jajniki, jajowody. Żadnej płochwa zostaje, jest możliwe współżycie. I nagle wpada na pomysł, a co by było, gdyby się poczęło? Ona, rozumiem, wie, że się nie pocznie, ale w kobiecie jest tak głęboko wkodowane współżycie, a płodność, że ona nie może się tego wyzwolić. Kobieta 10 lat po ostatnie miesiące. No już na pewno niepłodna. Nagle wpada, a gdyby się jeszcze poczęło? To jest wyzwanie dla nas mężczyzn. A gdyby się poczęło, wbrew logice, parę razy w historii świata się zdarzyły takie sytuacje, tak, że się poczęło dziecko jakoś tak dziwnie. Gdyby się poczęło, to ja, ojciec tego dziecka, uznaję, że co prawda nie planowałem więcej dzieci, ale jest ktoś ode mnie mądrzejszy, który dla naszej rodziny zaplanował jeszcze jedno dziecko. Widocznie tak będzie dobrze. Ja to dziecko biorę. Nie pozwolę tobie, nawet jakbyś zwariowała, nie pozwolę tobie zrobić krzywdy temu dziecku. Koniec, kropka, amen. To jest przyjęcie pełnej odpowiedzialności. I to wtedy, no, kobieta nie ma się czego bać. Facet przejął pełnię odpowiedzialności. To mówi Jan Paweł II. Jeżeli facet przejmie pełnię odpowiedzialności, to co się stanie, panowie, ostrzegam. Skutki mogą być dramatyczne, bo żona się otworzy na sferę seksualności. Wracasz do domu zmęczony jak pies, padasz na tapczan, żeby chwilę odpocząć, a żona ci powie, konia może dzisiaj, ty powiesz, ojeju, znowu? No tak! Prawda? To jest możliwe. A nie dzieje się powszechnie dlatego, że stłamsiliśmy tą sferę, bo nam, mężczyznom, podsunięto fałszywą bazę danych na ten temat. Czasami dramatycznie fałszywą. Są naprawdę mężczyźni, którzy uwierzyli, że kobiety lubią brutali. I traktują kobiety brutalnie. A kobiety uwierzyły, że prawdziwa kobieta lubi brutali i udają szczęśliwe, jak on jest brutalny. Tak? No i można udawać nawet przez lata. Nigdy nie będą szczęśliwi oczywiście. Cała wiedza o seksualności, jaka nam jest potrzebna każdemu z nas, to jest wiedza o lękach mojej żony. I mam się dowiedzieć o tym z filmów pornograficznych czy z opowieści kolegów? O lękach mojej żony, jedynych na świecie. Ja zachęcam kobiety, jutro im to powiem. Żeby żona opowiedziała bajkę o sobie mężowi. Ale żeby mąż tą bajkę uwierzył. I wszystkie jej najdziwaczniejsze nawet lęki zagospodarował, zlikwidował podstawy, żeby nie miała się czego bać. Żeby odbić tą sferę intymną. To jest bardzo pocieszające. Choćbyśmy nie wiem jak zbałaganili sferę seksualności, to jeżeli stworzy się na nowo piękne, bezpieczne, zwłaszcza dla kobiety, warunki, to można tu naprawdę bardzo dużo odbudować. Trochę trzeba odcierpieć. Im więcej błędów, tym więcej trzeba odcierpieć. Ale generalnie nie ma sytuacji, z której nie można wyjść. Tylko trzeba wyczyścić do bólu tą sferę, tak? Tutaj taki, są na przykład mężczyźni, którzy bardzo by chcieli, a są do tego niezdolni. Bo na przykład są uwiązani w pornografię, w samogwałt.
Panowie, w takich sytuacjach nie ma szans na szczęście, póki my zganiamy winę na żony, na dzieci, na sąsiada, na nie wiadomo kogo jeszcze, na szefa, w pracy, na trudne dzieciństwo, na wszystko. Jeżeli nie osiągniemy elementarnej wolności dysponowania sobą, nie możemy zbudować szczęśliwej relacji. I to nie jest wina żony czy dzieci. Prawda? Także tam, gdzie są... I w jakimś sensie, ja myślę, każdemu z nas grozi jakieś uzależnienie. Czasem od pracy, czasem od telewizji. Ja pamiętam z wczesnych lat naszego małżeństwa, to tak z uśmiechem wspominam, bo to były takie pierwsze komputery domowe, jakieś tam Atari, jakieś tam coś tam, takie jeszcze nie było PC-ów, tylko takie. I tam były gry różne. I między innymi była taka gra Lecące Klocki. Tetris to się nazywało, potem przestrzenną zrobili. Kolega w pracy był genialny, to naprawdę był taki refleks miał, że ja chciałem go dogonić, a też byłem zawsze taki sprawny ruchowo, więc mówię, no to 5 minut poćwiczę. Gdzie tam? Nie udało mi się, to jeszcze 5, to jeszcze 5. I nagle patrzę, no kurczę, facet dorosły i mu tam godzina ucieka nagle. Co sobie wymyśliłem? Całkowicie skuteczne się okazało. Zawsze byłem zajęty, zawsze byłem, angażowałem się w różne rzeczy. Powiedziałem tak, jak tylko to zrobię, pozwolę sobie, 3 razy zagram. Okej, okay. 3 razy grałem, nie straciłem panowania rozumem i wolą. 3 razy zagrałem, odłożyłem. Okej, okay. Taką decyzję podjąłem. Ale jak powiedziałem 3, a włączałem 4. Powiedziałem, jak każdy raz, jak przekroczę, to powiem o tym żonie. Żono, kochana, twój genialny, dojrzały mąż bawił się klockami i nie mógł się oderwać. Słuchajcie, tak mi było wstyd, że się natychmiast tego wyleczyłem po prowadzeniu tej kary. I to jest jedna z metod pracy nad sobą. Nałożyć sobie karę za głupie zachowania, egzekwowalną karę. I wtedy to będzie wielka pomoc. I na przykład taki, to mam wiele doświadczeń z chłopakami, młodszymi, czasem starszymi mężczyznami, problem samogwałtu. I bardzo często uciekają od radykalnych środków, bo nie chcą pozbyć się przyjemności. Ja mu różańcu odmawiałem, tak, będą do kościoła, będzie choć będzie się spowiadał, ale jak coś miałoby go rzeczywiście zaboleć, co mogłoby go wyleczyć, to nie. Pamiętam jednego, który błagał mnie, żebym znalazł czas, znajdowałem, gadałem z nim, ale jak mówię, stały spowiednik. Nie, nie, natychmiast nie. Był dostatecznie inteligentny, żeby widzieć, że jak ktoś będzie miał wgląd w proces, to on już się nie wyklamkuje. On naprawdę może wyzdrowieje. A tak podświadomie nie chciał, bo przyjemność była przyjemna, prawda? Więc, ale w takich sytuacjach, jeszcze jakbyśmy mówili o uzależnieniach wszelkich, to kochani, uzależnienie jest chorobą woli. I złudzeniem jest, że ja, mając chorą wolę, wyjdę z tego silną wolą. To jest niemożliwe. Dlatego potrzeba łaski. I znajoma, która od 10 lat zajmuje się alkoholikami, mówi, już to mówiła dawno, a teraz to powtarza, nie podejmuje się wyleczyć żadnego alkoholika bez nawrócenia. Mamy w zasięgu łaskę? Korzystajmy z niej. To nie jest dyshonor, tak? Ja pójdę do spowiedzi, ale jak już sobie poradzę ze sobą, już będę takim... Bzdura. To jest narzędzie, które ma wspomagać. I naprawdę to jest najmądrzejsza podpowiedź, jaką mogę dać przy wszelkich, nawet jakichś takich śladowych uzależnieniach. Włączyć w to wysiłek, czyny, ale też podpierać się łaską, bo wtedy mamy realne szanse na wygranie z najgorszym nawet nałogiem, ale przede wszystkim chcieć się z niego wyzwolić. To jest dzisiaj dramat, że ludzie nie chcą się wyzwalać z nałogu.